Mili Państwo, dziś na całym świecie panuje Międzynarodowy Dzień Planetoid, czyli International Asteroid Day. Gdyby Państwo, czego nie podejrzewam, interesowali się planoidami w sposób niedostateczny i powierzchowny, to należy to jak najszybciej naprawić, bo przykładowo mieszkańcy syberyjskiej tajgi nad rzeką Podkamienna Tunguska na północ od Bajkału obudzili się 30 czerwca roku 1908 i mówią: planetoida, jaka znowu planetoida, mamy gdzieś wszystkie planetoidy. I w tym momencie jak nie łupnie, huk był taki, że słyszano go w promieniu 1000 kilometrów i od tego czasu już wiadomo, że z planetoidami nie ma to tamto. Tylko trzeba świętować i modlić się, żeby następne przeszły bokiem. Dziś także dzień bielinka kapustnika, to taki motyl. Cóż, bielinek kapustnik to wprawdzie najpopularniejszy motyl polski, ale widujemy go coraz rzadziej, no bo środki ochrony roślin itd. itp. A przecież niewiele jest rzeczy bardziej żółtych na tym świecie niż chmura żółtych, wbrew nazwie, bielinków nad polem kwitnącego rzepaku. Szeleścimy gazetą o nazwie Kurier Poznański z roku 1928, a w niej reklama. U nerwowo chorych i cierpiących psychicznie naturalnie działająca łagodna woda gorzka Franciszka Józefa przyczynia się do dobrego trawienia, daje im spokojny, wolny od ciężkich myśli sen. Doświadczenia słynnych neurologów wykazały, że używanie wody Franciszka Józefa jest nieodzownie wskazane nawet w najcięższych wypadkach cierpień mózgowych i mlecza pacierzowego żądać w aptekach i drogeriach. Nieopodal reklamy figuruje dramatyczne doniesienie. Na policji zgłosił się niejaki Józef Nowicki Bukowska 33 i doniósł, że jego żona Katarzyna opuściła dom i dotąd nie wróciła. Nowicka jest cierpiąca i nerwowa. To też istnieje obawa, że w zamroczeniu umysłowym mogła zrobić sobie krzywdę lub ulec nieszczęśliwemu wypadkowi. Cóż, tak to jest, jeżeli się nie zażyje w porę wody gorzkiej Franciszka Józefa. Historia uprasza uprzejmie, aby pamiętać, iż 30 czerwca 1820 roku odbyło się ostatnie posiedzenie loży masońskiej rezydującej ni mniej, ni więcej tylko w Radomiu, loży pod nazwą Jutrzenka Wschodząca. Było to posunięcie ze wszech miar słuszne, ponieważ pojęcie Mason radomski nawet członkom tej loży musiało się wydać żenujące i śmieszne. Ponadto dodajmy, że 30 czerwca 1973 roku w Warszawie zlikwidowano komunikację trolejbusową. Numery trolejbusów w Warszawie zaczynały się od 50 i sięgały aż do 99. I dlatego o pewnych paniach mówiło się w stolicy eufemistycznie, że są one w wieku trolejbusowym, a o ich młodszych koleżankach, że są w wieku tramwajowym, bo tramwaje miały numery poniżej 50. O czym donosił będący już w wieku zdecydowanie trolejbusowym Wiesław Kotr.